Buongiorno! Ja jestem Paweł i zapraszam na kolejny odcinek fantastycznego programu Moimi Uszami. Ale dziś, zamiast analizować piosenki, będziemy komentować rzeczywistość. I porozmawiamy sobie o tegorocznej, jubileuszowej, 30. już gali rozdania fryderyków, a w zasadzie o tym, czy ta impreza jest jeszcze komukolwiek potrzebna i czy to, co serwują nam od lat organizatorzy, to poziom odzwierciedlający biedę naszego rodzimego showbiznesu. Czy wybory kapituły mają jakiekolwiek znaczenie, wagę i sens? Czy ci ludzie zaglądają w ogóle czasem do internetu? Za nami jubileuszowa gala wręczenia fryderyków, która odbyła się w piątek 22 marca w hali Arena Pre-Zero w Gliwicach. Swoją drogą świetna promocja imprezy, ponieważ ja, mieszkając tu na miejscu, nie miałem o niej pojęcia. Co prawda mignęło mi kilka plakatów na mieście, że będzie jakiś koncert w arenie, ale że będzie to tak znakomita gala i to w dodatku jubileuszowa, tego się nie spodziewałem. Ale ja nie oglądam telewizji i jestem trochę ślepy, więc może się czepiam. W każdym razie gala się odbyła, nagrody zostały rozdane, a artyści, choć nie wszyscy, bo było kilka absencji, mogli się poklepać po plecach. Zacznijmy może od jakości realizacji występów i samej transmisji. Po pierwsze, moim zdaniem, takie wielkie obiekty, na których częściej odbywają się freakfighty czy live music zumba show niż jakieś koncerty, to nie jest najlepsze miejsce na taką galę, która przecież ma być wykwintna i elitarna, a w dodatku, nie oszukujmy się, jest to impreza przede wszystkim dla artystów i branży muzycznej. Ja jako zwykły śmiertelnik dużo chętniej oglądałbym ją z pozycji kanapy, gdyby odbyła się na przykład w Nosprze, gdzie zapewne oprawa audiowizualna byłaby łatwiejsza do ogarnięcia i przyjemniejsza w odbiorze. Moim zdaniem jakość, zwłaszcza realizacji dźwiękowej, pozostawia wiele do życzenia i w wielu przypadkach miksy tych występów brzmiały po prostu źle, a niektóre wręcz fatalnie. Ale nie o tym, nie o tym. Jakość samych występów możecie przecież łatwo ocenić sami, a ja postaram się skupić tu na walorach tzw. artystycznych i wyborach szanownej kapituły. Omówmy sobie zatem kilka kategorii i ich zwycięzców. Muzyka rozrywkowa, artystka roku, zwycięzca Hania Rani. I tutaj absolutnie się zgadzam z wyborem kapituły, ponieważ moim zdaniem Hania Rani wielką i ciekawą artystką jest. I mało tego, bardzo mnie ten wybór cieszy. Muzyka rozrywkowa, artysta roku, zwycięzca Lech Janerka. I tu nie chcę być źle zrozumiany. Doceniam w pewnym sensie pana Janerkę jako artystę, choć nigdy nie byłem fanem, ale czy przyznawanie mu Fryderyka w kategorii artysta roku tylko dlatego, że wydał pierwszą od 18 lat płytę, o której prawie nikt nie słyszał, jest dobre i sprawiedliwe? Nie wydaje mi się, ale okej, można docenić za powrót, przełknijmy to. Zespół, projekt artystyczny roku, zwycięzca Łona Konieczny Krupa. Słyszałem ze dwa numery z tej płyty i były to dwa poruszające utwory, więc nie mam absolutnie żadnego problemu z tym wyborem. Oczywiście, jeśli chodzi o projekt specjalny i jego spektakularność, to ciężko tu konkurować z Męskie Granie Orkiestra. A jeśli chodzi o moją wrażliwość muzyczną, to bardziej kibicowałem tu Kacperczykom, ale decyzja jak najbardziej do wybronienia. Utwór roku, zwycięzca Lech Janerka, dupa jak sofa. No i tu już dla mnie zaczyna się robić kontrowersyjnie. Ja rozumiem, że to są nagrody przyznawane przez kapitułę, a nie przez publiczność, ale wydaje mi się, że są jakieś granice przyzwoitości. Jeżeli zestawiamy ze sobą utwory, które mają kilkumilionowe lub tak jak w przypadku Supermocy kilkudziesięciomilionowe wyświetlenia na YouTubie z piosenką, która ma tych wyświetleń kilkadziesiąt tysięcy, przy czym moim skromnym zdaniem jakieś wiekopomne dzieło to nie jest, i mimo wszystko to właśnie ta piosenka wygrywa kategorię utwór roku, to ja tego nie kumam. Ale jak wiemy, ja wszystkiego nie muszę kumać. Dodatkowo pan Janerka zgarnia jeszcze trzy fryderyki w kategoriach. Album roku Alternatywa, kompozytor, kompozytorka, team kompozytorski roku oraz autor, autorka, team autorski roku. No, coś niebywałego.
I chcę, żeby to dobrze wybrzmiało. Ja absolutnie nie mam za złe panu Janerce tego, że rozbił bank na tej imprezie. Zwłaszcza, że jego wydawca, odbierając jedną z nagród, zacytował artystę, który miał powiedzieć: nie zgłaszajcie mnie do Fryderyków, zróbmy miejsce młodym. Oczywiście parafrazuję, ale wydźwięk tego był dokładnie taki sam. Koniec końców wyszło jak wyszło, moim zdaniem dość niezręcznie, i wydaje mi się, że przyznając te 5 nagród, Akademia wyświadczyła panu Lechowi niedźwiedzią przysługę, ponieważ wielu młodych odbiorców muzyki po tej gali postanowiło poszperać w internecie, kim jest ten artysta, który zgarnął wszystkie te nagrody, czym jest ten wspaniały utwór roku. I jakież było ich zdziwienie, kiedy zderzyli się z dupą jak sofa. Wyrazili również swoje niezadowolenie i niezrozumienie dla sztuki pana Janerki w komentarzach i ocenach. Moim zdaniem to taki średni PR dla człowieka, który przecież jest od dawna uznanym i szanowanym artystą na rodzimym rynku. Tak więc brawo dla Kapituły. Brawo, brawo! Boli mnie, bo mnie boli, nie? No i tu przechodzimy do kolejnej kwestii, a może powinienem powiedzieć dramy. Otóż w tym roku najwięcej, było aż 8 nominacji, otrzymał Vito Bambino, który wystąpił również podczas samej gali. Co ciekawe, w kategorii utwór roku miał właściwie 2 nominacje. Jedną za supermoce, a drugą za swój autorski utwór Etna. I w zasadzie przy takim artyście jak Vito i aż 8 nominacjach mógłbym dać sobie rękę uciąć, że wyjedzie z Gliwic przynajmniej z jedną statuetką. I wiecie co? I teraz nie miałbym ręki. Niestety Kapituła nie doceniła go w żadnej z kategorii, nie przyznając mu ani jednej statuetki. I ktoś mógłby powiedzieć, że to przecież nic nadzwyczajnego, że takie sytuacje przy okazji Fryderyków już miały miejsce. Na przykład w roku 2009 czy 2011, kiedy to Ania Dąbrowska czy Czesław Mozil musieli obejść się smakiem i przełknąć gorycz porażki pomimo licznych nominacji. W tym roku jednak kontrowersje były trochę większe. Po pierwsze, spora część internautów dała wyraz swojego oburzenia z powodu wyboru utworu roku, a po drugie, w niedzielę 2 dni po gali nie wytrzymał sam Vito i na swoim Instagramie zamieścił taki oto wpis. Chciałbym serdecznie przeprosić siebie za swoje zachowanie. Po 8 nominacjach urodziła się we mnie myśl, że może nadszedł moment, w którym to ojczysta branża otwiera się na nas, na mnie. Dałem się omamić. Nawet czułem jakiś rodzaj dumy. Dosłownie na moment opuściłem gardę, tylko po to, by dostać plombę prosto w ryj. Przepraszam i uroczyście ślubuję, iż nigdy więcej nie pozwolę poddać swój artyzm jakiejkolwiek ocenie gremium specjalistów. Mam 2 Fryderyki w domu, ale już niedługo. Let's get rid of it. Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję i błagam o zrozumienie. Dla mnie te statuetki stały się meblem, i to takim z antykwariatu. Dlatego pieniądze, które wygenerują w licytacji, chciałbym przekazać do domu opieki ludzi starszych. Duża część osób głosujących już tam czeka. W szczerej nadziei, że nikogo nie uraziłem, back on track. Przepraszam za turbulencję. Oczywiście to dolało tylko oliwy do ognia i internet dostał sraczki. Polecam komentarze pod postem na Instagramie. Jedni dają Vito dużo zrozumienia i pocieszenia, inni zaś jadą po nim jak po łysej kobyle, zarzucając przerośnięte ego, hipokryzję i to, że... Boli mnie... Na szczęście w poniedziałek Vito trochę ochłonął i postanowił lekko załagodzić sytuację, tym razem na Insta Stories. Dobra, na spokojnie. Ja tu nie mieszkałem ostatnie 33 lata i tak jak nie wiedziałem, czym jest męskie granie, zanim nie wziąłem udziału, tak Fryderyki są dla mnie czymś bardzo teoretycznym i nie wiem, jakie macie powiązania swoje emocjonalne z tą nagrodą. Może być dla was ważna, więc dalej jej nie jadę i nie wyzywam od dziadów. Jest to super nagroda i wszystkim gratuluję, którzy ją otrzymują. W każdym razie mam prawo, że boli mnie dupa, a że nie wygrałem, no to nie wygrałem, no już. A co ja o tym wszystkim myślę? Powiem wam, że z jednej strony podziwiam go za szczerość i odwagę, a z drugiej strony, będąc na jego miejscu, chyba staromodnie zachowałbym ten żart dla siebie. Bo jak ktoś mądry mi kiedyś powiedział, człowiek z klasą gorycz porażki przełyka w samotności. No i nie zapominajmy tutaj o kwestii innych artystów, którzy mieli prawo poczuć się urażeni. Niektórzy z nich są nominowani od lat, a na ich półce w toalecie nie stoi ani jeden Fryderyk do podawania papieru. Ale rozumiem, każdy jest inny i każdy ma prawo przeżywać chwilę zawodu po swojemu. Dlatego w całej tej dramie jestem bardziej w drużynie Vito niż Kapituły, która niejednokrotnie swoimi wyborami pokazała, że bywa totalnie oderwana od rzeczywistości, bezgustowna, a czasem wydaje się wręcz kierować kolesiostwem. Czy tak rzeczywiście jest? Nie wiem, ale wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, a każde bagienko ma swoje żabki.
Podsumowując, Fryderyki to impreza, którą już dawno przestałem się jarać i której w zasadzie nie śledzę. Nie emocjonuję się ani nominacjami, ani zwycięzcami. Wielu ludzi mówi, że to najważniejsze nagrody muzyczne w naszym kraju i że Fryderyki dodają prestiżu artyście. Być może, ale ja na to tak nie patrzę. Moim zdaniem najważniejsze dla artysty to wyprzedawać koncerty, zebrać fajny i liczny fanbase, tworzyć w zgodzie ze sobą i nagrywać płyty. A cała reszta to tylko otoczka, która może co najwyżej podbić artystyczne ego. A na dziś to wszystko, ale jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego fantastycznego kanału, serdecznie zachęcam do tego, żeby to zmienić. Do it! Jeśli film wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Jeśli wam się nie podobał, dajcie łapkę w dół 2 razy. Ja będę elegancko zadowolony, wszyscy będziemy elegancko zadowoleni. Ja jestem Paweł, mówiłem do was z mojego dużego pokoju. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Cześć! Ale twoje oczy w kolorku